Dzień dobry. Witam Was serdecznie w piątkowy poranek. Chcę to uczynić słowami, które czytam w pierwszej Księdze Kronik w rozdziale 22 i w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 4. W Starym Testamencie czytamy: Wstań więc i rób, a Pan niech będzie z Tobą. Zaś apostoł Łukasz napisał: Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Wstań więc i rób, a Pan niech będzie z Tobą. Moi drodzy, czas, który obecnie przeżywamy, czas wielkiego konfliktu, agresji Rosji na Ukrainę, dla nas, sąsiadów Ukrainy, jest czasem działania. To nie jest czas zastanawiania się, to nie jest czas przemyśliwania. To nie jest czas kalkulowania, czy warto, czy nie warto, czy będę miał z tego jakiś zysk, czy też nie. To jest czas działania. To jest czas podejmowania konkretnych, niekiedy bardzo szybkich decyzji. To jest czas próby, próby dla każdego z nas. To jest również czas miłości albo tego, czy potrafimy kochać. Czy potrafimy kochać drugiego człowieka, którego niekiedy nie znamy, widzimy po raz pierwszy w życiu? Czy potrafimy go kochać bezinteresownie? Czy potrafimy tę bezinteresowną pomoc dać drugiemu człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje? Nie zastanawiając się, co mogę z tego mieć. Nie zastanawiając się, ile mogę stracić. Ale powinniśmy się zastanawiać, ile możemy zyskać. To znaczy, możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim jestem człowiekiem. Jakie jest moje człowieczeństwo? Czy naprawdę jestem uczniem Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego, który ukochał każdego z nas aż do śmierci krzyżowej i który tę śmierć swoim zmartwychwstaniem pokonał, dając każdemu z nas życie? Apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Apostołowie składali świadectwo i my, moi drodzy, jesteśmy tymi apostołami, którzy mają składać świadectwo, nie oglądając się na nic ani na nikogo. To jest nasz cel, to jest nasze zadanie, składanie świadectwa miłości, świadectwa tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa z całą mocą, że jesteśmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, który pokonał w nas wszystko to, co sprzeciwia się drugiemu człowiekowi, co nie jest dobrem, co nie jest miłością, co nie jest wszystkim tym, czym być powinno. Bo przecież Jezus przyszedł, żeby nauczyć nas kochać i przebaczać, troszczyć się o siebie nawzajem i jeden drugiemu usługiwać. Wstań więc i rób. Jest nowy dzień, który Pan Bóg dał nam wszystkim. Wstań więc i rób, a Pan niech będzie z Tobą. I nawet najmniejsza rzecz, nawet najmniejsza okruszyna miłości i dobra może zostać przez Pana Boga pobłogosławiona i może rozkwitnąć w piękny kwiat wielkiej miłości. Tego, moi drodzy, Wam i sobie życzę. Żeby tej miłości, zaangażowania, aktywności nikomu z nas nie zabrakło. Bądźmy tymi, którzy dobrem sprzeciwiają się złu. Niech Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi. Amen. Spokojnego, dobrego dnia wszystkim życzę.